Akwarium ma już 65 dni. Nie było żadnych aktualizacji ze względu na problemy z utrzymaniem parametrów na odpowiednim poziomie. Problemy te spowodowały śmierć większości obsady. Część obsady, która przeżyła, to jeden kiresek spiżowy, jeden kiresek albinos, samiec zbrojnika pospolitego, samica brzanki wysmukłej oraz jedna samica zmienniaka plamistego. Przeżyły także wszystkie ślimaki. Mimo śmierci samca, samica platki urodziła już 3 mioty. Jakiś czas temu dosadziłem z lewej strony akwarium sporą kępę kabumby karolińskiej. W prawym rogu znajdują się dwie sadzonki ponikła żywotnego, które są regularnie wykopywane przez ryby. Do korzenia przywiązałem sporo mchów lame moss oraz dużą szczepkę anubiasa. Gdy parametry się ustabilizowały, do akwarium zostało wpuszczone 6 krewetek blue velvet.